Siemanko, w tym nowym dniu czuję się, jakbym jechał na wakacje prawdziwe. Z całą rodzinką jestem. Cześć. Cała rodzina. Lecimy, słuchajcie, pracować do naszego domu i będziemy mieli tam obiad normalnie robiony w piekarniku. Taki pierwszy obiad, takie wiecie, ziemniaki i mięso, także no czujemy, no już kurczę, uśmiech się ciśnie. Słuchajcie, jak widzieliście z tymi drzwiami, no nie poszło, trzeba jednak chyba znaleźć firmę profesjonalną, żeby się tym zajęła, żeby wzięła nas za to odpowiedzialność. Zobaczymy, jak to będzie wszystko. Czasami tak bywa. Dobra, my jedziemy ogólnie tak, jedziemy troszeczkę podziałać, poskręcać garderoby, po wszystkie meble, bo tam bez drzwi pozostawało, bo dużo czasu straciłem na te drzwi, które miały tam wejścia, docelowo nie weszły. No i co, poskręcamy wszystko, żeby było można, wszystkie ciuchy pozwodzić. Stolarz jeszcze ma przyjść, słuchajcie, tą szafę nam zrobić, za którą zapłaciliśmy. No nie ukrywam, że troszeczkę się ociąga, bo te terminy są gdzieś tam przesuwane, zabiegane, ale już będę go przyciskał. No i dobra, i tak to wygląda, no bo czekamy ostatecznie na tą szafę, żeby nie czekać, rozumiecie, nie mieć ciuchów w kartonach, bo to tak będziecie z kąta w kąt przestawiać. I tak już mamy tam rusztowania balkonowe, gdzie już powinny niedługo zawisnąć, bo to wszystko nas gdzieś tam blokuje, nie? No i tak wyszło, że to wszystko robimy z tego względu, bo jak wlecą schody, to już nic nie wniesiemy. Jutro jedziemy na Chemika, to wam pokażemy. Na Chemika to jest takie wielkie, gdzie sprzedają meble na dworzu w ogóle. No, różni producenci się wystawiają i sprzedają. Porównamy to też cenę razem z tych salonów wszystko. Także albo wybierzemy z Bodzio, bo tam się, nam się jedna taka wersalka, czy tam łóżko, czy tapczan się podobało. Tylko że Magda mówi, że jest za małe. Ale ogólnie musimy znaleźć coś większego, no, jak nie znajdziemy, to będziemy po prostu zmuszeni. Dobra, ja otwieram tutaj naszą siatę, ciachen machen, bo tu siata jest, i do następnej wrzutki. Ale domowo, a ja spoczywam na laurkach. Każdy znalazł już swoje miejsce, miałem się zabrać do roboty, a tak sobie chodzę. Borysek cyklem na koszach tutaj. Maksiu nie wie, on będzie szukał długo swojego miejsca, bo dom jest za dużo i porozwalane, nie Maksiu? Magda, jak to Magda, zawinęła się do kuchni od razu i będzie kombinować, gdzie co ma. Już ogarnia, pomalutku. Zmywarka jeszcze nie lata. Ja potem Magdy pojemnik taki, wiesz, do przypraw, ale to już później mówię. No. Na razie właśnie, o, takie. No i co, będziemy musieli wszystko dzisiaj tam poskręcać, jak mówiłem. Co tam u góry się wydarzyło? Oprowadzę was, bo tu się zmienia non-stop. Wanna sobie czeka, oj. No, będę musiał jakieś pojemniki kupić do tych wszystkich rzeczy. No i co? Te biurko musi wyjechać, musi nowe stanąć. Te szafy będziemy robić. Tu dokupiłem następnego boksa. Napisałem ich, co robimy z tym porysowanym. Tak nic specjalnie tu się nie dzieje. Trochę zwozimy gratów. Taką podstawę, co chcemy zrobić. No to poskręcać garderobę, nie? Chcemy już ją ładnie poskręcać sobie. Wszystko poprzykręcać i co? I żeby ciuchy powkładać. Tu miejsce na deskę zaprojektowała też firma, nie? Także wszystko idealnie pasuje. Że mega jesteśmy zadowoleni. Tu światełko będziemy zapalać. Tak to wygląda. Moje gołąbki. No dobra. Nie ma co. Dzisiaj takie drobne rzeczy. Tą wannę musimy wrzucić tutaj. Podłączyć ją do odpływu, założyć jakiś stary, mówcie mi szybko, no jakiś stary tam, no wiecie, ten kran. Kupiłem wąż w ogóle 3-metrowy, 3 metry ma, nie wiem gdzie on jest fizycznie, gdzieś go walnąłem. No wiecie, żeby nie rozlewać, bo jednak nie ma hydro, żeby nie przeleciało, nie? Trzeba będzie gdzieś tam się mocno skulić i polać się i jakoś to wszystko przeczekać, nie? Wiecie. Wojtas przyjedzie, to mi ogarnie łazieneczkę. Mój ziomeczek, nie?
Znaczy wiecie, chodzi mi tylko tak najbardziej to ten odpływ liniowy tutaj ogarnąć, nie? Bo ja ścianę w linii prostej to chyba sobie dam radę. No ale zobaczymy, może sam się będę za to zabierał. To się tak szybko zmienia, wiecie, nie? Nie zawsze jest tak, jak człowiek chce. No ale jest spoko. Jest spoczko. A tu już jest ta godzina, słońce mocno wali, nagrzewa budynek. I ten, powiem wam, o, od razu wam powiem o tej Veluxa, bo przyjechał do mnie widz, który mnie ogląda i mówi, że sobie założył też dachowe, ale Farco chyba, Farco, nie wiem, jakaś tam firma i mówił, że nie jest zadowolony z tych silników, mówi, tu ładnie ten Velux chodzi, mówi tak twardo, tak elegancko, słychać, że dobry tam silnik jest wstawiony, nie? No ale też sporo kosztował, dlatego wiadomo, wszystko się rozbija zawsze o cenę. No i co? Tak to wygląda. Misiu, chcesz coś do kamerki powiedzieć? Z pracy zrezygnowałaś, nagrasz to na swój kanał? Zobaczymy. Ja wam tylko, nie mogę się wypowiadać za nią. Magda zrezygnowała z pracy. Nagra na swój kanał, także śledźcie kanał Magdy Vlog z życia. Jak wleci film, to zobaczycie. No dobra, to i na tyle w temacie. Słuchajcie, u nas się dzieje. U nas cały czas musi się coś dziać. U nas nie ma dnia takiego, że wiecie, praca, dom, my nie z tych. U nas non-stop, jak wejdziecie za tydzień, znowu coś innego będzie. No tak żyjemy, tak zawsze żyliśmy i niczego się nie boimy. Nie boimy się żadnych zmian i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy twardziele po prostu, nie? Dobra, to na tyle. I do następnej wrzuty. Taka informacja. Domowo ciąg dalszy. Ja jem sobie chipsy. I tak? No dobra, tak czy siak. Trzy zagłówki są przerobione. Kurczę, powiem wam, że musiałem rozwiercać, ściągać wszystko, bo ten finalnie odstawał tutaj, także nie mogłem jakby przełożyć, musiałem porozwiercać, ściągnąć materiał i ten też musiałem przerobić. Dobra, następna rzecz to teraz będę szyny zmieniał. Tutaj kupiłem nowe szyny i będę je wkładał tu. No bo powiem, że tą szafką waliłem bardzo mocno, bo ona, wiecie, jak to. I tu się wszystko powyłamywało. Także wstawię, żeby ta szafka ładnie się zamykała. No i tak to wszystko w sumie wygląda, nie? Poodkręcam, porobię. Magdalenka robi obiad w tej chwili. Cyk. W piekarniku jest kurczak. I tak to wygląda. Misiu, co to za nóż? Powiedziałam przynieść swoje. Tak to wygląda. Dobra, ja działam dalej. Do następnej wrzutki. Składamy tapczan, żeby w końcu było można jakoś usiąść po ludzku. Przerabiam, to trzeba wszystko przerabiać, nie? Musiałem zawiasy, trzeba spinki, wszystko trzeba jakby trochę wyrywać, wiesz? No bo tutaj no nie jest przystosowane, nie? Jest tak przerobione, że nie ma dziur poprzecznych i trzeba odzyskiwać materiał i dobra. Jeden zaczep mam, jeszcze drugi tam jest, a tutaj był zaczep, zobaczcie, tutaj było wszystko pod zawiasami, tutaj było jedna, spinka była włożona, a za zawiasem była druga, trzeba było mechanizm odkręcić i jakby wydobyć te śruby, nie? No cały czas kombinuję, cały czas odzyskuję te śruby, tutaj też te kerem muszę pozbijać, nie? No reanimujemy ten tapczanik, no. Mam nadzieję, że mi się uda go skręcić, nie ma żadnej filozofii. Tutaj też już ten zawias wymieniłem połamany, także półka chodzi bez problemu. Tu jest ten zawiasik połamany. Ja tą szafą wiem, szarpałem, pamiętam, to tu koła powyrywane.
były pokrzywione. Dlatego to wszystko muszę, żeby to lekko chodziło. Ze starego otworzę. Dobra, to na tyle. Żeby nie było, że cały dzień skręcałem szafę, nie, znaczy tapczan nie, bo ja ten narożnik przekładam i robię go na sztywniaka. Dobra, to na tyle. Do następnej wrzutki. Tak luźno wszystko jest powyciągane. A zobaczcie w ogóle, jak oni to zszywali, nie? Dlatego ta płyta. Oni tu ledwo ze trzaskami. To przecież w ogóle prawie, że nie trzyma, nie? Albo czegoś. To idzie tak palcami wyciągać. No ale 10 albo 11 lat trzymało jednak. No to już mogło, wiesz, wcześniej pójść. Ja tam użyję trochę grubszych szywek. Zrobione. Następny etap od... Co ci jest? Zimno? No nie, już mi się dostaje. No bo klima chodzi. 23 stopnie, no ale patrz, dużo zimny. Dobra, taka wrzutka. Działam dalej z tym tapczanem. Hello. Tu mi się pokaż, jak ładnie gwierce w tapczanie. Żeby to wszystko poprzerabiać, dużo wiercenia, dużo skręcania, dużo wymierzania, mówię, na nowo robię ten. Piotruś przyjechał, nie? Cały mokry, dałem mu kartonik, bo leje się z niego, słuchajcie. Na motopedzie przyjechał, na skuterku sobie kupił. No, mówi, leci przed deszczem do mnie się schować. Chodźcie, zobaczycie jego motorek. Cały mokry przyjechał. Fury, motory. Ojo, nie, lepiej przez ten chyba. A tutaj ulewa i burza. Zobaczymy, bo ja też nie widziałem. Nie wyjdziesz. O, nie wyjdę. Piotruś, ty będziesz tu nocował u nas. Tak. Leje! Już nie leje jak wtedy, nie? Teraz. Ale jak się jasno zrobiło. Mój biedny motorek. Zmok cały. Zadowolony z motorku? Zadowolony, tylko że mokry cały jestem, cholera. Taki kawał jechałem i z mokry schowałem. Dobrze, że mam was, kurę, to jest jeszcze. Schowali mnie, bo chyba był cały już mokry. No. To na tyle tej wrzuty, działamy dalej. To na razie, mordzio. Zara. Piotruś leci na maszynie. Kto będzie widział Piotrusia, niech pomacha mu zawsze. Aż muszę zobaczyć, jak to lata. Później pożyczę. Dobra. Powietrza z tyłu mało. No tak jest. Ten typ tak ma. Pojechał, zadowolony Piotruś. Petardę ma. Dobra, my lecimy dalej z robotą. O, ale tu lało, w ogóle tak lało. Kurczę, gdzie ja mam teraz te buty wytrzepać? Przecież tu już błocie w ogóle. To już dom mieszkalny, słuchajcie, to już trzeba ten. A, dobrze, pokażę wam filtr. Miałem monitorować, wiem wam, czy filtr naprawiony z wodą, pamiętacie? Patrzcie. Patrzcie mój filterek, jak leci z niego.
Fajnie. Widzicie? Będę dzwonił jutro. Przez noc i przez dzień. O, kapie wszędzie. Nie wiem. Nie wiem, będę to zgłaszał. Niech zakładają innym klientom. Te filtry u mnie się nie sprawdza. Niech wymienią. Nie sam, o. Proszę, jak leci. Widzicie? Nawet nie wiem skąd. No ale ja się nie będę przyglądał, bo to nie moja brocha. Tak to wszystko, kochani, wygląda. Dobrze, że to na gwarancji. Instalacja zrobiona od nowego. Także może być poprawiana dla mnie nawet 100 razy. Ja tylko wyciągnę telefon i już załatwione będzie. Dobra. I przyznanie środków zdrowia na usunięcie szkodliwych odpadów. Pinokio. Dobra, lecę dalej. Teraz tu przerabiam. Musiałem cały zamek znowu wykręcić, bo za zamkiem idzie, pierw idzie to blacha, później idą zamki. Kurczę, powiem wam, że no dobra, cały dzień mi zleciał. Chciałem jeszcze dzisiaj garderobę skręcić, poukładać. Cały dzień, żeby ten narożnik zrobić. Niesamowite. Już nawet się nie dało nic zrobić z tym, bo tak naprawdę to powinno być z drugiej strony i to się wysuwa pneumatycznie i jakby do komputera jest. Teraz to już jest z tyłu, nie? No a powinno być z przodu, nie? Ale tego już się nie przerobi, bo tam by została dziura, jakbym chciał tutaj to przekładać. Także to już zostawiam, nie? No ale uda się odratować, innym razem sobie to obicie wymienię jeszcze, bo się pruszy z tego. Jeszcze jakoś tam przeżyjemy na tym tapczanie. Dobra, do następnej wrzutki. To koniec na dzisiaj tego filmu. Za dużo nie zrobiliśmy, ale cały dzień zasuwaliśmy. Generalnie narożnik jest przerobiony. Także mamy narożnik, tak zostanie. Powiem wam, że miejsca jest sporo, ale tak jakoś no brakuje coś, brakuje, nie? Ten stół jest stary, wiadomo, no ale na... No szafka, no tak jakby brakuje, wiadomo, nie? Nie podokańczane, no ale miejsca jest za to dużo. Dobra, to na tyle. Jeden postęp jest zrobiony. I do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się.